Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, Państwo Przewodniczący, żeby wszystkich zadowolić. Proszę Państwa, mówimy o wartościach, wartością aktualną jest czas, wartość czasu. W związku z tym powiem Wam, o czym bym mówił, gdybym miał normalny wykład przewidziany na pół godziny, jeszcze większy zestaw minut. A więc w ciągu 5 minut to zreferuję, o czym bym mówił, po to, żeby potem mieć czas na to, o czym mówił przewodniczący, kawę, rozmowy, oddech i przygotowanie się do sesji. O czym chciałem mówić? Chciałem mówić o tym, jaka jest zamierzona i faktyczna użyteczność uprawiania pedagogiki ogólnej. Przy czym, jeżeli idzie o pedagogikę ogólną, odnosiłem ją do sytuacji w Polsce, odnosiłem ją do opinii naszych pedagogów współczesnych i z niedalekiej przeszłości, i również redukuję to do aktualnej sytuacji tej użyteczności dzisiejszej. I w pierwszej części przedstawiłem, jak pojmowana jest pedagogika ogólna. Ci z Państwa, którzy uprawiają pedagogikę ogólną, a znaczna część obecnych to osób tak czyni, wiedzą, że właściwie nie ma jednej definicji przyjętej. Może to, tak mi się wydaje, uznać, że jeżeli mówię o pedagogice ogólnej, to mam na uwadze coś, co składa się z czterech członków. Jest to jakaś refleksja, wiedza o pedagogice jako nauce. Po drugie, refleksja metodologiczna, więc nad metodologią pedagogiki i metodologią badań pedagogicznych, ale ten człon zaczyna się wyodrębniać w formie oddzielnego przedmiotu, oddzielnej dyscypliny. Być może już to się stało na naszych oczach, albo się stanie, że będzie wyłączony z pedagogiki ogólnej. Trzecim członem to jest refleksja nad działaniami pedagogicznymi, nad postępowaniem w działaniach pedagogicznych. Jest pewien etap działań i ważny dla refleksji pedagogicznej. I czwartym członem jest kwestia refleksji nad praktyką bieżącą pedagogiki we wszystkich wymiarach, nad praktyką edukacji, jak to dzisiaj mówi. Ale jest to refleksja nad tą praktyką nie w wymiarze przekazywania jakichś dyrektyw, to musi być zrobione, to jest niedobre, nie jest to żadna indoktrynacja, namysł nad tym, często krytyczny, często z takim wyrazem no, pewnego niesmaku, że tak rzeczywisty się toczy. W dalszej części bym przedstawiał, jaki jest użyteczność uprawiania pedagogiki ogólnej, jeżeli idzie o rozwój pedagogii jako nauki i innych nauk, szczegółowej w pedagogice. I to, o czym wiemy dzisiaj, a wiemy tak za dużo bardziej o naukach podstawowych, jak one sięgają do pedagogiki ogólnej, tej dyrektyw, tej idei, no to pewnie sobie tak za bardzo nie korzystają te nauki, albo nie chcą korzystać z pedagogiki ogólnej. Każda nauka uprawiana jest na swoim podwórku, ona jest takim właśnie monotematycznym zespołem informacji, ewentualnie sięga się do nauk z pogranicza filozofii, psychologii, socjologii. Jeżeli sięgniemy jeszcze głębiej do nauk szczegółowych, tym trudniej nam będzie znaleźć odniesienia do pedagogiki ogólnej. A więc pytamy to właściwie, jaka jest użyteczność uprawiana lub jaka mogłaby być użyteczność, gdybyśmy może inaczej ją eksponowali, inaczej ją dawali jakieś inaczej temu wyraz w naszych wystąpieniach publicznych czy jakichś innych sposobach przekazu. Jeżeli również patrzymy na użyteczność pedagogiki, warto by spojrzeć, a jak ona wpływa na inne nauki. I wtedy powiemy sobie, raczej jest asymetria. Pedagogika ogólna nie daje impulsów rozwojowych dla psychologii, socjologii czy filozofii czy innych nauk, aczkolwiek moim zdaniem może dawać takie możliwości, jeżeli pedagogika podejmie badania z pogranicza, czyli interdyscyplinarne, nie multidyscyplinarne, kiedy każdy na swoją rzecz opisuje jakąś rzeczywistość, ale ramię w ramię ten sam problem jest rozwiązywany. Wtedy impulsy badawcze z pedagogiki, impulsy poznawcze z pedagogiki mogą zainicjować wspólne badania i z filozofami, i z socjologami, i z psychologami. Taka możliwość istnieje. Ale realnie jeszcze nie jest sprawdzana. W praktyce jest, dynkowe są tego egzemplifikacje.
I wreszcie jest kwestia, jak pedagogika oddziałuje na praktykę edukacyjną, na praktykę pedagogiczną, nazwijmy to. I z tych dynamicznych informacji, które mamy, bo żeby mieć diagnozę, jak oddziałuje, to trzeba wyprowadzić obserwację. To jest długotrwała działania i w wielu punktach polskim trzeba to było prowadzić. Po drugie, eksperyment potrzebny do jeden, drugi, trzeci. I wreszcie jakieś badania w działaniu, które powiem, aha, tu jest tu wykorzystywana idea pedagogiki ogólnej, tu są te myśli wiodące wskazywane i wykorzystywane. Natomiast dopiero gdybyśmy to w sposób bardziej dogłębny potrafili przedstawić, może by praktyka na tym skorzystała. Gdybym kończył ten wykład, powiedziałbym w ten sposób, że jawi się uprawianie pedagogiki ogólnej, uprawianie aktualne i uprawianie, które może w przyszłości być kontynuowane. Jako ciąg takich trójelementowych składników na najwyższym poziomie jest uprawianie, a może nie tylko uprawianie, to trzymanie w świadomości, podtrzymywanie w świadomości pedagogiki jako pedagogiki ogólnej, jako supernauki, metanauki. Jeżeli sięgniemy do różnych opracowań z pedagogiki ogólnej, znajdziemy, że ma być ta wiodąca rola pedagogiki. I w świadomości pedagogów ogólnych tak to się rzecz ma. Na niższym poziomie jest traktowanie pedagogiki ogólnej jako jednej z nauk pedagogicznych, która jest komplementarna w stosunku do innych nauk i ogólnych, czyli dydaktyki, teorii wychowania, historii wychowania i myśli pedagogicznej, jak i nauk szczegółowych, komplementarna, ale która nie jest uprawiana, jest, tolerujemy ją, ale wcale nie musimy z tego korzystać. I trzeci poziom, to jest poziom tego rodzaju, że pedagogika ogólna jest marginalizowana, traktowana jest jako drugorzędna nauka, a wręcz przez pewnych badaczy czy praktyków uznawane za niepotrzebną. Gdybyśmy analizowali, co się dzieje z pedagogiką w ostatnich 15 lat, 20 lat, to powiemy sobie tak, że na tej osi od bycia supernauką do nauki drugorzędnej jednak przesuwamy się w dół, w stronę nauki drugorzędnej. I tu dopiero rodzi się pytanie, co z tą pedagogiką ogólną zrobić. I tu się rodzi pytanie istotne dla dzisiejszej konferencji. A co z pedagogiką jako nauką? Bo jeżeli przyjrzymy się pedagogice, ta pedagogika ogólna jest pewnym reprezentantem, pewnym nawet symbolem tej nauki, jaką jest pedagogika, to powiem sobie tak, że pedagogika jest jakby nauką drugorzędną. Że jeżeli podejmuje się decyzje praktyczne, to są decyzjami, które podejmowane są na rzecz, ze względów na założenia polityki oświatowej, a nie pedagogiki. Że działania praktyczne są podejmowane ze względu na metodykę postępowania, a nie naukę, jakąś jest na przykład jakaś tam psychologia, pedagogika, jako odrębna nauka, czy też dla nauczyciela metodyka postępowania metodycznego z biologii, czy z polonistyki, z jakiegoś innego przedmiotu. Pedagogika nagle się gdzieś umsknęła. Więc dlatego pytamy dziś na konferencji o wartości, które mają znaczenie dziś i ogólnie z przyszłości. Co robić, żeby pedagogikę maleńko z tego niebytu wydobyć, z tej zapaści wydobyć, podnieść ją na wyższy poziom. I tu właśnie do tego nawiązywała wcześniej w swoich wystąpieniach pani profesor, że jest takie zawirowanie w pedagogice, że próbujemy się, jak spotykamy się na konferencjach wzajemnie wzmacniać, powiedzieć to my to robimy, tu tam taki ośrodek jest, tyle i tyle aplikacji jest, bo pytamy i co w związku z tym rzeczywistości? To jest w ogóle, będzie powiedział, no i co z tego? Sami siebie cieszy się. Pytamy, co robić, żeby to miało sens większy niż ma. I takim pytaniem chciałbym Państwa zostawić i siebie też tak o samo pytam na przerwę kawową, którą pewnie ogłosi Pan Profesor Maria.